Witam wszystkich serdecznie. Mały update, co się dzieje z agregatem i z całą instalacją, bo długo nic nie dawałem znać, co tu się dzieje. Zaczniemy powiedzmy od przodu. Jak wiadomo, do agregatu chcę zrobić tłumik i odzysk temperatury. Wymieniałem ostatnio u siebie tłumik, bo niestety zgnił. I to tak totalnie zgnił. Proszę się nie sugerować, po prostu potrzebowałem coś, żeby tymczasowo załatać. Jak słychać, niestety z tego nic nie zrobię. Oczekiwałem, że będzie gdzieś puszka pęknięta czy coś takiego, uda się coś odzyskać z tego. Niestety nic z tego. Zaczynam wymieniać lampy pomału. Tutaj jaskółka kiedyś sobie chciała robić gniazdo, jak był garaż otwarty. Tutaj jest lampa, która była koło wejścia. Lampy są wymienione. Panie dają. Na razie jest prowizorka zrobiona, ponieważ mniej więcej jak ta rura tutaj wisi z wentylacji, tak mniej więcej tutaj będzie wyciągnięty komin z agregatu i obawiam się, że w tym miejscu będę musiał to wykuć, te wszystkie kable, i się wycofać aż do puszki. Dlatego zostawiłem dłuższe kable, bo nie lubię sztukować, wolę uciąć, a resztówkę i tak się użyję. Co do agregatu, przy agregacie troszeczkę kopałem i jeszcze będę musiał kopać, nie wiem czy będzie widać stąd. Tutaj jest, tak, tu jest taki mokry ślad. Okazuje się, że ten korpus jest pęknięty, ma jakąś wadę i non stop się stąd sączy płyn chłodniczy. Będę musiał wymienić termostat i to jakoś spróbować naprawić. No ale wyszło, jak to się mówi, jak się bawiłem z założeniem przewodów do alternatora, bo już są nowe przewody założone na stałe. Jest wtyczka, jest poprowadzone. Z przodu okablowanie też troszeczkę poprawiłem. To jeszcze będę układał, prawdopodobnie do osobnego korytka. Minus już mam wprowadzony, plus mam mniej więcej. Tu jest mostek z diod z szorstkiego dla alternatora. Już mam przygotowany. Skrzynka jest w prawie że gotowa, bo muszę wciągnąć plus. Mam mniej więcej poustawiane, co ma być. Jest już bocznik założony z wattomierza. Nowa podstawka pod bezpieczniki. Musiałem kupić podstawki pod bezpieczniki jeszcze. Będzie rozłącznik. No i przygotowuję już główny przyłącz, taki będzie konkretniejszy. Oraz udało się zrobić porządek tutaj w kablach. To jest ten róg, gdzie zawsze komputer sobie wisiał. I teraz żaden kabel tutaj nie wisi. Także jak będzie tłumik wychodził, że nie uszkodzi mi się żaden kabel termicznie. Dlatego wszystkie przewody, komputer, system alarmowy bądź inne systemy, które są budowane, są przeniesione na ten słupek. Kable poukładano troszeczkę bardziej i to jakoś zaczyna schludnie wyglądać, przejrzyście. Jedynie jeszcze później będę musiał z tymi przewodami paliwowymi porobić, ale to już jest osobna historia. Tutaj troszeczkę też to bardziej ogarnąłem, ale jeszcze jest pole do manewru. Eksperyment z systemem stałego podnoszenia, tak żeby kółko szło, nie cierpiało i zawsze szło uzyskać tą samą wysokość agregatu bądź go wypoziomować w zależności gdzie będzie stał. I taki mam patent. Mam szpilki, dwunastki, twarde, to chyba są dziesiątki. I stara guma z zawieszenia z
tłumika, żeby był od razu wibroizolator, żeby nie tańczyło na samych lewarkach i będą cztery lewarki, każdy na jedno koło i tak jak w maszynach takich bardziej powiedzmy koncepcyjnych, że na czterech łapach urządzenie się podnosi i się poziomuje, no to tutaj będzie wersja manual, cztery lewarki, gdzieś założę później oczko na silniku na przykład albo gdzieś na ramię i będę ustawiał zawsze powtarzalnie silnik, żeby w pionie stał, no w pionie, poziomie do oka, o powiedzmy tak. Tutaj mam już lampy przygotowane do tego miejsca, jak widać wyciągnięte są stare lampy. Tutaj mam lekko rozkopane, bo się okazuje, że mnie czeka lekka rzeźba. Tam jest punkt przyłączeniowy do lamp. Tu jest włącznik. A tutaj gdzieś na środku jest jedna puszka, do której się muszę dorwać. Bo jak zwykle w puszce zawsze jest zasilany plus, a rozłączamy minus, czyli neutral rozłączamy. No jest kapa. Więc czeka mnie kilka dni przygotówki. Co tutaj? Ósemka działa ok. Mamy tutaj podpięty ten pulpit. Ci co nie oglądali, może podlinkuję jak to było montowane. I co? Wiem już prawdopodobnie, która sekcja jest za co odpowiedzialna. I przewody, te, panele testowe to jest, są te pierwsze cztery bezpieczniki. To jest teraz ten regulator i ten regulator, czyli no teraz na pewno uzysku nie będziemy mieli, bo już słońce zachodzi powoli. No i też jest, są akumulatory dobite, bo mamy wysokie napięcie. Wysokie napięcie, więc już nie będzie dobijać. Tutaj wszystko jest ok. Tutaj czeka mnie przeróbka w najbliższym czasie, no ale chcę to jakoś tak zrobić chronologicznie, z sensem, żeby się nie cofać kilka razy. Głównie będzie się rozchodziło o ten minus, co tutaj schodzi. Będzie przerabiany, ale nie wiem, czy to ma sens, bo przemyślałem sobie całą sytuację i jak to chcę zrobić. Troszeczkę się zmieniło, więc na razie tyle w temacie. Troszeczkę udało mi się dostać gaśnic. 5 zł sztuka za... Tu jeszcze jest jedna, tu jest druga. 5 zł za sztukę na złomie. Więc czasem wizyta na złom owocuje. No, próbuję najpierw pokończyć to, co mam zaczęte. I będę w międzyczasie próbował tutaj temat ruszyć. No, ale jak widać, muszę termostat wymienić. Termostat gdzieś tutaj leży, chyba nawet tutaj leży, więc będzie z tego odcinek, jak będę to naprawiał i tym podobne. Cieszę się z elektryki, wszystko wstaje, kręciłem silnikiem, choć ten akumulator to jest już trup, ma uszkodzoną celę, no ale kręci rozrusznikiem, więc nic nie napsociłem. Jakiś konkretniejszy test, no na pewno po wymianie termostatu. I jak zrobię system podnoszenia, bo będzie to trzeba też zweryfikować. Na razie się cieszę, że kółka się w końcu jakoś kręcą i nie są obciążone. Choć w tym momencie pozostałe 3 dostają w kość, ale coś za coś. To będzie powiązane z tym. Tyle zdradzę na razie. A reszta wyjdzie w praniu, tak wam powiem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie, no, na razie skończyłem naprawę regulatora dwójki, który był tutaj. Też podlinkuję, jak ktoś by nie widział. Regulator wstał, żyje, jest git, więc będziemy działać w najbliższym czasie. Dobra, na razie tyle w temacie. Aha, jeszcze takie ciekawostki, nie wiem, czy ostatnio pokazałem, jak wycinałem i przerabiałem wiązkę dwójki, to takie krzaczki miałem,
Jak nie było części, nie było możliwości, to się składało z tego, co było, a to były używane kable z samochodów, więc tak sobie radziłem z łączeniem przewodów, dawało to radę, tylko że cały dzień roboty, żeby takie połączenie zrobić. Dobra. Tyle w temacie. Jak zaś coś się uda zrobić, jakiś będzie progres, to dam wam znać. Na razie tyle w temacie. Do zobaczenia, do następnego. Cześć.